Kolejne oświadczenie wygłosi pani posłanka Ewa Kołodziej z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, pani posłanko. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Tytuł mojego oświadczenia to odrobina sportu w centrum miasta, czyli inicjatywa nadania nowo powstającej ulicy w centrum miasta Katowice nazwy Górniczego Klubu Sportowego. Chciałabym w ciągu kilku minut zająć się z jednej strony małym kawałkiem nowo powstającej przestrzeni miejskiej w Katowicach, natomiast z drugiej strony wielkim kawałkiem historii, ucieleśnioną ideą sportu oraz dumą mieszkańców Katowic. W tym celu poruszę temat budowy nowej ulicy w Katowicach, mającej połączyć ulicę Chorzowską z ulicą Piotra Skargi. Tymczasowo nazwanej ulicą Śródmiejską, gdyż funkcjonuje ona póki co jedynie na mapach i dlatego nie ma jeszcze swojej oficjalnej nazwy. W ostatnim czasie z pomysłem, aby nadać jej nazwę Górniczego Klubu Sportowego, wystąpili działacze Społecznego Komitetu Poparcia oraz Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice SK 1964. Inicjatorzy pomysłu zwrócili się również z prośbą o wsparcie go do prezydenta miasta Katowic, a w najbliższym czasie zamierzają też skierować do Rady Miasta Katowice obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Pomysł ten już teraz znalazł w mieszkańcach Katowic wielu entuzjastów. Ja również się do grona tych entuzjastów zaliczam. Pokrótce, historia Katowickiego Górniczego Klubu Sportowego rozpoczęła się 27 lutego 1964 roku w wyniku połączenia kilku mniejszych podmiotów w jeden wielosekcyjny klub. To właśnie różnorodność i mnogość dyscyplin sprawiła, że od samego początku GKS Katowice stał się klubem bliskim wszystkim katowiczanom. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, począwszy od tych, którzy pasjonują się grami zespołowymi, poprzez sympatyków narciarstwa, saneczkarstwa, pasjonatów sportów walki, oczywiście na kibicach piłkarskich kończąc. I tak, szanowni państwo, od blisko półwiecza Górniczy Klub Sportowy Katowice jest nie tylko pasją, ale również miłością mieszkańców Katowic, okolic oraz powodem ich dumy. Dzięki GKS-ie cieszyliśmy się w 1980 roku z olimpijskich medali zapaśników Andrzeja Suprona, Romana Bierły czy Jana Dołgowicza. Z tytułu najlepszej saneczkarki świata, który zdobyła Barbara Piecha, cieszyliśmy się w 1970 roku. W latach 60. z gry jednego z najlepszych śląskich zawodników w kadrze siatkarzy Tadeusza Siwka. Miłośnicy hokeja przypominają o dorobku 6 tytułów mistrza Polski oraz 9 trofeach wicemistrzowskich i pucharze Polski. To stawia hokejowy GKS w roli jednego z najbardziej utytułowanych i zasłużonych dla dyscypliny klubów w kraju. Przecież bez znakomitego bramkarza Andrzeja Tkacza polscy hokeiści nie odnieśliby głośnego zwycięstwa nad ZSRR 6-4 w 1976 roku. Trudno też sobie wyobrazić drużynę narodową hokeistów bez Jacka Płachty, Henryka Gruchty, Wojciecha Tkacza czy Marka Stebnieckiego. GKS Katowice to także piłka nożna. Jednym tchem można wymienić 4 tytuły wicemistrza, 3 triumfy w Pucharze Polski i Super Puchar Polski. Grono sportowców, którzy przez ostatnie 50 lat w barwach GKS-u Katowice reprezentowali miasto i kraj na arenach międzynarodowych, jest bardzo duże. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich. Wspomnieć należy natomiast o piłkarzach: Janie Furtoku, Janusze Jojce, Adamie Ledwoniu, braciach Świerczewskich czy Kazimierzu Węgrzynie. Spośród innych dyscyplin, w których zawodnicy Górniczego Klubu Sportowego świętowali triumfy, warto wspomnieć o zapaśnikach: Jerzy Kopańskim, Jerzym Choromańskim, Romanie Kierpaczu i Henryku Tomanku. O znakomitych siermierzach: Klarzynie Staszak, Sylwii Julito, Elżbiecie Pawlas, Elżbiecie Mnich, Halinie Balon, Wandzie Fukale, Stanisławie Krześnińskim i Jerzym Janikowskim. Oraz narciarzach: Janie Legielskim, Stanisławie Kabuloku czy tenisistce Barbarze Kral-Olczyk. Szanowni państwo, to właśnie dzięki sportowcom występującym na co dzień w barwach GKS-u Katowice, z Katowic, Śląska oraz tego kraju przeżyli wiele niezapomnianych chwil, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu. A przecież 10 lat nieprzerwanej gry w europejskich pucharach to również, uważam, niedoceniona wartość marketingowa miasta Katowice. To też dzięki GKS-ie nazwa miasta pojawiała się wielokrotnie w gazetach całej Europy, a Katowice odwiedziło wielu zagranicznych dziennikarzy i turystów. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych czynników promujących Katowice i Górny Śląsk w Europie na przestrzeni ostatnich 50 lat.
Wysoka Izbo, z całego serca popieram inicjatywę nazwania ulicy Górniczego Klubu Sportowego w centrum Katowic, w nowo powstającym części miasta. Uważam, że fakt ten będzie uhonorowaniem zasług dla naszego miasta, dla wszystkich sportowców spod znaku Gieksy, a zarazem godnym uczczenia, uczczeniem przypadającego na przyszły rok 50-lecia klubu. Będzie to również piękny akt podzięki za nieprzerwaną popularyzację sportu powszechnego, a w szczególności wśród młodzieży. Tak więc nadanie wspomnianej ulicy nazwy Górniczego Klubu Sportowego będzie dowodem na to, że idee sportu są bliskie nie tylko sercu kibiców i klubu, ale też i całemu miastu. Na zakończenie chciałabym jeszcze wystąpić z prośbą, z apelem. Wiem, że w najbliższym czasie działacze Społecznego Komitetu Poparcia oraz Stowarzyszenia Kibiców JKS-u Katowice SK 1964 będą zabiegać o poparcie inicjatywy przez znanych i zasłużonych sportowców. I ja z tego miejsca gorąco zachęcam wszystkich, którym bliskie są idee sportu oraz rozwój i dobro Katowic, do wsparcia tej inicjatywy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani posłanko.